Sprawa przekazania kościołowi terenów po dawnym szpitalu miejskim od wielu miesięcy budzi emocje. Miał tam powstać dom pomocy społecznej dla seniorów, a powstanie dla osób z problemami psychicznymi. Gmina bardziej potrzebuje tego pierwszego, ale kuria, powołując się na zapisy w umowie, twierdzi, że nie było żadnych ustaleń, jakiego rodzaju DPS ma powstać na tych terenach. Sprawę postanowił skomentować poseł Twojego Ruchu Andrzej Piątak. Z tego, co wiemy i o co mamy pretensje do prezydenta Krzystka, sprawa ta... Z tej sprawy wynika to, że archidiecezja postanowiła wybudować ośrodek dla osób psychicznie chorych, co jest niezgodne z założeniami i Rady Miasta. Jak wiemy, ośrodek taki otrzyma większe wspomaganie, czyli mówiąc kolokwialnie, osoby te, instytut lekarski, który tam powstał, otrzyma za każdego pacjenta o 1000 zł więcej. Poseł uważa, że ta sprawa jest dowodem na to, że prezydent Piotr Krzystek źle zarządza miastem. Składa więc zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Jakiego konkretnie? Tu poseł zaczyna się gubić, ale chce, żeby sprawą zajęły się organy wyższe. Patrząc z punktu widzenia nas, to jest tak, że arcybiskup okazał się dobrym biznesmenem, a prezydent Szczecina okazał się po prostu miernym urzędnikiem. Jeżeli chodzi o nawet sama kwestia tego, że o ten teren wystąpiły siostry Bonomeuszki i z tego się rzekły, to można to porównać do tej afery słupowej. W tym wypadku siostry Bromeuszki wystąpiły jako tak potencjalny słup. Rzecznik posła Piątaka uważa, że spór na linii miasto-kuria jest bardzo widoczny. Tym bardziej sprawą powinna zająć się prokuratura. Ale i tak jest spór między arcybiskupem oraz prezydentem miasta, który nie widzi jakby możliwości budowy dwóch takich obiektów w tym samym miejscu. Tak? I dlaczego? Dlatego mówi, że jakby to nie jest funkcjonalnie dobre dla osób starszych przebywanie sąsiadujący z domem opieki społecznej dla osób chorych psychicznie. Składając zawiadomienie, poseł Piątak powołuje się na artykuł 231 Kodeksu Karnego, z którego, jak mówi, prezydentowi grożą 3 lata pozbawienia wolności. Piotr Krzystek w oświadczeniu wysłanym kurierowi szczecińskiemu radzi posłowi, by zapoznał się z całą dokumentacją sprawy, która jest opublikowana na stronach magistratu. Prezydent zachęca także posła do większej aktywności na rzecz miasta, a konferencję nazywa próbą zaistnienia w mediach.